Kiedy byłem dzieckiem, miałem marzenie, żeby zostać malarzem. I pamiętam, że pierwszym moim odkryciem w dzieciństwie było odkrycie perspektywy. Wiadomo, kiedy byłem dzieckiem, rysowałem tak troszeczkę jak egipskie hieroglify. Jak ktoś był dalej, no to stał nad moją głową. I pamiętam, że w którymś momencie nauczycielka kazała nam namalować widok z okna. I narysowałem ten widok z okna i nagle olśniło mnie, że droga, którą widzę, którą codziennie chodzę do szkoły, jest drogą, która się zwęża. To nie są dwie równoległe linie, ale to jest droga, która się zwęża i jeżeli by patrzeć w nieskończoność, to ona gdzieś tam powinna, te linie powinny się spotkać. Jest coraz węższa i węższa. I w ten sposób, mając chyba 5 czy 6 lat, bo to nawet jeszcze było chyba w przedszkolu, odkryłem, czym jest perspektywa. I pamiętam, że nawet miałem takie wielkie pragnienie, żeby tą perspektywę jak najdłuższą malować przez całą kartkę, że ta droga jak się zaczynała w jednym rogu kartki, no to ciągnęła się aż do drugiego i taka robiła się coraz mniejsza. I to wspomnienie z dzieciństwa pokazuje nam taką perspektywę naszego życia, które dąży ku wieczności. Wieczności, która gdzieś jest daleko. Doskonale wiemy, że jakiś koniec świata kiedyś będzie, że coś nieoczekiwanego przyjdzie i ta perspektywa pokazuje nam, że istnieje w naszym życiu nieskończoność. Bo ta droga tak naprawdę, doskonale wiemy, że te punkty, one się nigdy nie przecinają. Ta droga, te dwie linie, które coraz bardziej zbliżają się do siebie, one ciągle biegną w nieskończoność i nigdy się nie przecinają. I ten obraz perspektywy linearnej tylko w jakiejś mierze pokazuje nam, czym jest wieczność. No bo jednak w naszym życiu przyjdzie taki moment, kiedy te dwie linie, linia naszego życia i linia wieczności się przetną. Kiedy to będzie, nie wiemy, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że taki moment przyjdzie. Natomiast to nie było jeszcze najważniejsze odkrycie mojego życia, bo ważniejsze przyszło później. Kiedy już byłem w zakonie, zacząłem interesować się kościołami wschodnimi, prawosławiem, ikoną i u jednego z autorów rosyjskich przeczytałem o tak zwanej koncepcji perspektywy odwróconej, że na ikonie jest wszystko na odwrót, że linie, które w normalnej perspektywie linearnej zbiegają się gdzieś w oddali, gdzieś jakby poza nawet obrazem, one wyprowadzają nas jakby poza ten obraz, w ikonie na odwrót. One wszystkie skierowane są ku nam, czyli jakby wychodzą poza obraz, ale w naszą stronę. I ten autor tłumaczył, że perspektywa odwrócona polega na tym, że linie zbiegają się nie gdzieś w oddali, nie gdzieś w jakiejś nieskończoności, ale te linie zbiegają się w naszym sercu. To nasze serce jest tą drugą nieskończonością, ku której kieruje się nasze spojrzenie. I my w naszym życiu żyjemy w perspektywie tych dwóch nieskończoności. Jednej nieskończoności, która jakby ciągle ucieka nam, która jest ciągle gdzieś daleko, i drugiej nieskończoności, którą jest nasze serce. I ikona jako pewna forma przedstawiania świata pozaziemskiego jest również wprowadzaniem nieskończoności w nasze życie, nieskończoności w nasze serce. To tu, w naszym sercu, rozpoczyna się przygoda z poznawaniem nieskończoności. Wielokrotnie w Biblii możemy przeczytać takie słowa o głębinach ludzkiego serca. Tak rzeczywiście jest. Ludzkie serce jest tym małym punktem, w którym spotyka się wieczność z czasem i w którym my zaczynamy poznawać powoli, czym jest nieskończoność. Jakby sprowadzamy przyszłość
i tą odległą nieskończoność do naszego serca. I zobaczmy, że to jest perspektywa, którą żyli pierwsi chrześcijanie. Pierwsi chrześcijanie nie tylko wspominali pewne wydarzenia, które były, nie wspominali tylko śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Oczywiście to było obecne i to wspominanie dla nas chrześcijan jest tak mocne, że to wspomnienie siłą Ducha Świętego staje się obecnością samego Chrystusa zmartwychwstałego podczas liturgii, podczas gdy Kościół się modli i przyzywa Ducha Świętego. Ale pierwotny Kościół oczekiwał powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. I to było ich największe pragnienie. Największym pragnieniem chrześcijan nie było tylko wspominanie tego, co się wydarzyło, ale oczekiwanie na Chrystusa, który przychodzi. Oni cali byli nastawieni na wołanie: przyjdź, Panie Jezu. To wołanie Maranata, które znamy z listów apostoła Pawła i które znamy również z Apokalipsy świętego Jana, to było wielkie pragnienie serc chrześcijańskich. Przyjdź, Panie Jezu, i przemień ten świat. Przyjdź, Panie Jezu, i spraw, by ten świat, który jest taki, jaki jest, bardzo często jest niesprawiedliwy i zły, przeminął i żeby przyszło Twoje Królestwo. Dlatego warto jest powracać jakby do tej odwróconej perspektywy. Nie tylko patrzeć na Chrystusa jako na pewne wydarzenie z historii, jako na pewną osobę, która była w historii i my jako chrześcijanie teraz wspominamy to, co się wydarzyło 2000 lat temu. To jest oczywiście ważna perspektywa, szczególnie w okresie różnych jubileuszy, ale tak naprawdę my jako chrześcijanie oczekujemy drugiego przyjścia Chrystusa w chwale. I to jest nasze największe pragnienie, to jest nasza największa nadzieja, że Chrystus przyjdzie i przemieni ten świat.